Pani poseł, bardzo proszę. Szanowna pani marszałkini, Wysoka Izbo. Haniebny zamach PiS-u na media publiczne doprowadził do niewyobrażalnych wcześniej szkód w dostępie społeczeństwa do obiektywnej, rzetelnej informacji. Przejęcie mediów publicznych przez funkcjonariuszy PiS-u z Jackiem Kurskim na czele uczyniło z nich aparat koszmarnej, iście goebbelsowskiej propagandy. Kłamstwa, manipulacje, bezpardonowe obrażanie przeciwników politycznych, sianie nienawiści, szczucie jednych przeciwko drugim było i jest nadal waszym znakiem firmowym. PiS-owskie media doprowadziły emocje społeczne do zenitu i co gorsza, ponoszą moralną odpowiedzialność za tragedie, do których doszło. Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza i syna posłanki Magdaleny Filiks doprowadziły do obrzydliwej nagonki medialnej na panią Joannę z Krakowa. W wielu materiałach wykorzystywano bezprawne, zmanipulowane nagrania czy materiały z podsłuchów politycznych, jak na przykład w przypadku posła Brejzy, który właśnie wygrał proces z Telewizją Polską. Propaganda lejąca się 24 godziny na dobę miała nie tylko fatalny wpływ na debatę publiczną, ale była perfidnym narzędziem wpływania na poglądy społeczeństwa, a zwłaszcza na wynik wyborów. Ale te obrzydliwe, łamiące wszelkie standardy mediów i dziennikarstwa demokratycznego świata muszą się skończyć jak najszybciej. Ludzie powiedzieli dość, nie dali się zmanipulować, wybrali nas, byśmy przywrócili publiczny charakter mediów publicznych i czekają niecierpliwie na zmiany. I to się stanie. Koalicja 15 października przywróci publiczne media już niebawem, bo ludzie chcą rzetelnej, obiektywnej informacji. Chcą normalności i my tę normalność przywrócimy. Dziękuję pani poseł.